No, to jadymy z tym koksem! Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą. Biała bluzka, czarne spodnie, warkocze i gitara. Oto sceniczny imidż Karin Stanek, muzyczna petarda czasów Big Beatu, byłaby Tomianką. Swoją karierę w latach 60. zaczynała z zespołem Czerwono-Czarni. Karin Stanek była dziewczyna dynamic. Niebywała ekspresja. Nie usiedziała w miejscu nigdy. Pełna pomysłów. Przede wszystkim bardzo pracowita. Ja się wcale nie dziwię, że ta dziewczyna zrobiła taki sukces, no bo to było genialne. Z legendą Karin Stanek zmierzyła się na scenie Agnieszka Weiss. To rozśpiewany, sentymentalny i bardzo osobisty spektakl muzyczny. Jest tam cała gama faktów i emocje. Od radości młodej dziewczyny, po smutek, tęsknoty i rozczarowania dojrzałej kobiety. Są blaski i cienie, jest życiorys w pigułce. Chciałabym, żeby ludzie zapamiętali to, w jaki sposób ona prezentowała muzykę, w jaki sposób ona czuła muzykę big beatową. Żeby ludzie zapamiętali tę energię, która jest naprawdę wyjątkowa. A wy mnie w ogóle pamiętacie? No, Karin Stanek była w erze big beatu na topie i w świetle Jupiterów, ale też na cenzurowanym, za śląskość i za akcent. Chciałam podkreślić jej pochodzenie i konsekwencje, które to pochodzenie niosło, bo odcisnęło na niej pewne piętno. Słychać było akcent śląski, kiedy śpiewała. Wtedy wiem, że strasznie otępiono. Ona bardzo pracowała nad swoją dykcją. Ciężka praca poprzedziła też napisanie tej biograficznej sztuki. Reżyserka rozmawiała z wieloma ludźmi, którzy śledzili karierę Karin Stanek i dobrze ją znali, nie tylko ze strady. Jestem najwierniejszym fanem Karin Stanek. Od samego początku, kiedy Karin Stanek zaczęła śpiewać, ja miałem 9 lat. Zakochałem się w tej wspaniałej dziewczynie, żywej jak iskra. No i śledziłem jej poczynania. Końcówka spektaklu jest dużo o mnie. Ja tam płaczę. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Teatralna Karin Stanek, czyli Agnieszka Weiss, ma już na koncie nagrodę aktorską za tę rolę, a przed sobą niewykluczone, że karierę estradową. Czerwono-Czarni zaprosili ją jako solistkę do współpracy z zespołem. Zobaczymy, czym zaowocuje to połączenie młodego talentu, legendy big beatu i dinozaurów rock'n'rolla. Lidia Taczyńska, aktualności.